Ta dzisiejsza Ewangelia wystarczyłaby jako materiał do niejednych rekolekcji, ale spróbujmy chociaż przez chwilę, choć na moment, zatrzymać się w tym słowie, zobaczyć, do czego każdego z nas zaprasza Jezus, bo przecież On nas posyła. To my jesteśmy tymi, do których dzisiaj mówi: idźcie i głoście, że naprawdę bliskie jest Królestwo Niebios. Że troska Boga, Jego miłosierdzie, Jego łaska jest naprawdę na wyciągnięcie ręki. Oczywiście, żeby to głosić, żeby tak żyć, trzeba najpierw samemu tego doświadczyć i trzeba samemu w to uwierzyć. Trzeba zobaczyć, że otrzymaliśmy za darmo dar niesamowity, który możemy rozdawać. Wystarczy wrócić do Księgi Rodzaju, do tych pierwszych rozdziałów, do stworzenia człowieka. Obraz i podobieństwo Boga. To jest ten najcenniejszy dar. Jesteśmy podobni do naszego Ojca, który jest w niebie. I z tego bierze się wszystko. Z tego bierze się ta zachęta, ta zdolność, ta umiejętność, by uzdrawiać ogarniętych niemocą. By mówić, by przypominać o tym, że naprawdę nie jesteśmy byle kim. Że nie ma takiej słabości, nie ma takiego cierpienia, w którym Bóg nie chciałby objawić swojego błogosławieństwa. To chociażby historia Józefa z dzisiejszego pierwszego czytania. Że możemy wskrzeszać umarłych. Tym, którzy stracili życie, którzy stracili sens życia, przypominać, że naprawdę można żyć. Że życiem jest łaska, że życiem jest miłość. Bóg, który jest miłością, chce być naszym życiem. Czy tak żyjesz, aby inni to w tobie zobaczyli? Potem to oczyszczanie trędowatych. Przywracać godność. Mówić innym, pokazywać innym, że są wartościowi. Przywrócić godność tym, których już dawno jakoś odtrąciliśmy od siebie. Może warto o tym pomyśleć. Usuwać demony. Bo diabeł przychodzi przede wszystkim po to, aby w nas zakłamać, zafałszować, aby połamać w nas ten obraz, na który codziennie spoglądamy, kiedy otwieramy oczy i wchodzimy do łazienki, patrzymy w lustro. Przekonać nas, że nie jesteśmy podobni do Boga. Że nie jesteśmy Jego dziećmi. Pozbawić nas Ojca. To bardzo ważne, aby sobie to uświadomić, aby to właśnie odkryć. I nie być handlarzem. Bo zaraz potem Jezus mówi, aby nie brać złota, aby nie brać srebra, aby nie gromadzić w swoich trzosach przy pasie jakichś skarbów. Nie, twoim skarbem może być Ewangelia. Właśnie ta świadomość, że mogę mieć niewiele. Zresztą nie muszę dbać o nie wiadomo co. Mam dbać o to, co konieczne. Skoro mam Ewangelię, skoro mam Słowo Boga, to naprawdę wystarczy. Wystarczy mi Jego łaski. Nie być handlarzem to znaczy nie szukać jakichś innych szat. Ubrać się w miłość. Nie wracać do grzechu, nie wracać do nienawiści, nie być hipokrytą, nie być obłudnikiem. Nie trzeba nosić sandałów. Tu chodzi o to, że naprawdę każda ziemia jest święta. Każda przestrzeń, każde środowisko jest szansą na to, by objawiła się miłość Boga. By doświadczyć tego, że Bóg jest dobry dla każdego człowieka. Nie być zbyt ciężkim. Dobrze jest posłuchać papieża Franciszka i jego spojrzenia na Kościół, również na ubóstwo. I wreszcie to, co mówi Jezus, aby tam, gdzie nie przyjmą pokoju, gdzie nie przyjmą błogosławieństwa, przecież tym błogosławieństwem jest miłosierdzie, ale nie wszyscy chcą je przyjąć, nie wszyscy chcą się na nie zgodzić, nie wszyscy temu uwierzą, to strząsnąć proch. Dla Żyda to będzie jednoznaczne. Nie chcę mieć z tobą nic wspólnego, ale dla ucznia Chrystusa
Dla ucznia Chrystusa może to oznaczać coś zupełnie innego. I o tym właśnie mówi święty Jan Chryzostom. Strząśnij proch, to znaczy powiedz wyraźnie, niczego ci nie zabieram. Nie pozbawiam cię czegokolwiek. Daję ci Ewangelię, daję ci Chrystusa. Przyjmij. Tak po prostu, przyjmijmy dzisiaj właśnie to słowo, tego Boga, który przychodzi z miłością i miłosierdziem.